ta cała twoja kariera sportowa jest, wiesz, to długa i no, tam są duże sukcesy. Czy później nie będzie, że ta piątkowska, ten sportowiec, tylko właśnie ta, która się utaplała w tym? Pisałeś mi, żebym ogoliła nogi. Nie, ty zapytałaś, czy masz ogolić. A, no, powiedziałeś, że tak, tak, że tak. No, ale... Dobra, no to było miło, a teraz powiedz, co z tym Misiewiczem? O Jezu, co z Misiewiczem? Więc to te friki, kasa, rozpoznawalność, sposób na emeryturę, na odłożenie pieniędzy? Ja pracowałam na lotnisku jeszcze przed Misiewiczem. Pracowałaś na lotnisku? Mhm. Byłam koordynatorem lotów. Dzień dobry Państwu. Są teraz w modzie programy randkowe. Goats robią, teraz Freeze rozpoczął próbę miłości, więc ja ruszam też z takim cyklem. Nazwę roboczo kanapa rozkoszy może. Naszym pierwszym gościem jest Ewa Piątkowska. No cześć, ale wiesz, to zwykle w takich programach ludzie mają wybór, a tutaj czuję się trochę oszukana. Ale ja również. Ja również no mógłbym chcieć zmienić, wiesz. To, no to nie, skoro nie mamy wyjścia, no to niech będzie. Niech będzie. Lecimy. Jestem Ewa. Cześć Ewa, cześć. No hej, hej. No zostałaś tu wezwana zapewne z powodu tego, że będziesz biła chłopa. Będę biła chłopa, no do czego to doszło. No do tej pory zwykle było odwrotnie, ale stwierdziłam, że już czas... Pomścisz. Tak, tak, pomścić wszystko, co się działo do tej pory, czyli no, w Polsce dwie walki, kobiety z mężczyzną, szybko przegrane przez kobiety, no i teraz chcę, żeby było odwrotnie. Zmarzysz tą plamę, no bo ja też powiedziałem, że będziesz biła, bo w mojej opinii to nie będziecie się bili, tylko ty będziesz biła jego. Tu jest duża przewaga wagi, no ale jest w boksie, więc chyba będziesz dystansować i dasz sobie radę, nie? Tak, no powinnam. Oczywiście jest jakaś tam szansa, że zamulę, że się zmęczę, gdzieś tam postoję za długo, ale... Patrząc na niego i na ciebie, to ty się zmęczysz? jak wszystko zrobię tak, jak powinnam, to będzie okej. Okej. Okay. Dobra, to tak przelećmy, głupie słowo, ale przejdźmy tak twój cały życiorys. Tak porozmawiajmy najpierw. Tak, to jest, wiesz, to nie jest woda, więc to będziesz łatwiejsza. Słuchaj, no ty jesteś, Wikipedia tutaj mówi jako najbardziej tytułowanej zawodniczce polskiej w boksie, tak? Tak. Jaka jedyna masz mistrzostwo WBC? WBC, tak, tak, tak. To jest ten zielony pas, który miał największe sławy boksu, więc fajnie, że udało mi się to zdobyć w karierze. No i miałam też wersję srebrną tego pasa i mistrzostwa Europy. A co to znaczy zielony pas i wersja srebrna? Że srebrna jest takim trochę mniej ważnym pasem, więc no ten zielony, ten pełnoprawny pas jest oczywiście najważniejszy w mojej karierze. Srebrny to była po prostu droga do tego pasa, że po zdobyciu tamtego pozwolono mi walczyć o ten główny. Tam, gdzie będzie najlepsza okazja do zdobycia pasa, w tej walce zaboksuję, bo rzeczywiście teraz po zdobyciu tego pasa awansuję wysoko w rankingu WBC, więc będzie już można atakować te pasy. Ty zdobyłaś go, a jak długo go dzierżyłaś i czy go utrzymywałaś? Tak, tak. Miałam go od 2016 do, ja wiem, może 20, jakoś tak już nawet nie pamiętam. Czyli ile razy obroniłaś? Zlewać. Na A w pewno tym wieku miałam... już się zlewa, ja tak, też, tak, mi tak, też. Tak, dwie obrony na pewno miałam. Później nie dogadałam się co do trzeciej obrony i po prostu nie pojechałam, więc zwakowałam ten pas. Tak. I już później go na nowo nie próbowałaś zdobyć? Nie, nie. Później jeszcze miałam propozycję walki o pasy, ale to już nie był pas WBC. Okej. W ogóle twoja kariera sportowa, ty zaczynałaś od koszykówki? Ile ty masz wzrostu? Mam 175 cm. I koszykówka? Więc, no wiesz, no są różne pozycje. No są różne pozycje, no wiem, no, kanapa rozkoszy, to wiadomo. Zaraz pokażę. Tak. Natomiast ja akurat byłam na pozycji numer 3, więc okay. nawet nie tej najmniejszej, bo najmniejsza jest zwykle rozgrywająca. Dużo wysoko skakałam, więc... Rozgrywająca też jest w koszykówce? Tak, jest rozgrywająca i one mogą być naprawdę malutkie, bywają rzeczywiście malutkie te rozgrywające, natomiast moim zadaniem było głównie zbieranie piłki okay. z tablicy. Bardzo dużo zdobywałam punktów właśnie po zbiórce ofensywnej, więc to było to, w czym się spełniałam. Natomiast później zaczęłam trenować boks amatorski, to już było na studiach. I po 3 latach tego boksu amatorskiego stwierdziłam, że ta wersja amatorska mi się nie podoba. I zostawiłam boks na jakiś czas. I rugby. Wtedy tak, tak, weszło rugby, rugby. W którym zresztą też byłaś w reprezentacji Polski, to tak, mi jak czytałem. To ty, tak, tak, co nie uprawiałaś, to na najwyższym poziomie. Nazywam się Ewa Piątkowska, boksowałam amatorsko w latach 2008-2010. Później przerzuciłam się na rugby.
Gram w tym momencie w drużynie Tygrysice Sochaczew. Zdobyłyśmy wicemistrzostwo Polski w tym sezonie. No i teraz powracam do boksu, tylko że tym razem już do boksu zawodowego. No, no widzisz, no, no tak jakoś wyszło. No i tam grałam przez jakieś 3 lata też i później jak przyszła szansa na boks zawodowy, to jeszcze przez chwilę uprawiałam te 2 sporty równolegle, ale później stwierdziłam, że już poświęcę się boksowi, bo jednak tam jest za dużo kontuzji na boiskach i nie chciałam ryzykować. Jak tak będziesz odpowiadać, to ja zaraz nie będę miał pytań, właśnie chciałem zapytać. Dobrze, będę mówiła krótko. Nie, bardzo dobrze. Nie wiesz co, też jest taka wzmianka, że jak zobaczyłaś, że nie masz szans na przejście na zawodowstwo, no to poszłaś w rugby. To znaczy, co ja, jako laik, to znaczy jak się przechodzi na zawodowstwo, jak są szanse? Bo chodzi o to, że wtedy promotorzy nie chcieli, znaczy teraz też kręcą nosem na boks kobiet, ale wtedy kompletnie nie byli tym zainteresowani. Promotor musi najpierw zainwestować pieniądze w zawodnika, więc wtedy boks kobiet właściwie nie istniał na świecie i promotorzy w Polsce nie chcieli dawać nam szans, dlatego no, ciężko było zaistnieć w tym sporcie, więc jak zobaczyłam, że to będzie męczarnia, że no, jeszcze to nie jest czas na to, to zajęłam się czymś innym. Natomiast później coś tam się zaczęło powoli zmieniać. No i teraz już muszę przyznać, że ten boks na świecie bardzo urósł. W Polsce jeszcze nie, ale na świecie już jest naprawdę na super poziomie i jest, dzieje się to, co jeszcze, nie wiem, 2 lata temu ludzie mówili, że nigdy się nie stanie, czyli że na przykład za jedną walkę kobieta może dostać $1 000 000 albo że gala, która ma same kobiety w fight cardzie, sprzedaje halę i to nie jakąś tam małą halę osiedlową, tylko coś w stylu stadionu Wembley, więc to jest coś naprawdę wielkiego. A w tym już zawodowym boksie jak przeszłaś, bo jak rozumiem, ty poszłaś trochę w to rugby. I to tylko, że to rugby to też ty trenowałaś wcześniej, czy przerwałaś boks amatorski, poszłaś w rugby i nagle jesteś w prezentacji? Tak, tak było. Just like that? Tak było. Tutaj właśnie odkryłam, że takie powiedzmy swoje powołanie, bo grałam na, to była 7-osobowa wersja, bo są wersje 7-osobowe i 15-osobowe, 7-osobowe i 15-osobowe w rugby, no i ja byłam w tej 7-osobowej. Bo kobiety w Polsce tylko w takiej grają i byłam na pozycji numer 6 i 7, czyli to jest środek ataku lub skrzydło. Dostawałam piłkę i zauważyłam, że właśnie bardzo łatwo mija mi się zawodniczki, że mam takie ruchy może jeszcze z tej koszykówki, że potrafię zrobić zwód, wyminąć wszystkich i biec. Przyłożyć, później jeszcze kopnąć na słupy, więc zdobywałam bardzo dużo punktów i w swoich klubach, i w reprezentacji. To był bardzo fajny czas i robiłabym to dalej, gdyby nie to, że tam widziałam parę wybitych barków, złamanych nóg i stwierdziłam, że dobra, jak już czego idę w ten boks. W sportach to walki oczywiście nie ma. Nie? Nie, oczywiście jest, ale... Poszłaś bardzo bezpieczny ale... sport sztuki walki. Ale rugby wtedy nie było... sportem zawodowym. Nie wiem, jak jest teraz. Teraz myślę, że dziewczyny trochę więcej zarabiają, ale wtedy robiło się to jako coś dodatkowego. Natomiast wiedziałam, że boks może być moim pierwszym źródłem zarobku, więc no, trzeba było z innych rzeczy zrezygnować, z innych tak niebezpiecznych. Pierwszym źródłem zarobku, czyli ty ani w amatorskim, no to raczej nazwa wskazuje, że się tam nie zarabia, ani w amatorskim, ani w tym rugby, ani w tej koszykówce nie zarobiłaś za dużo No nie, pieniędzy. Nie. Koszykówka to były czasy juniorskie. Później w boksie amatorskim, no wiadomo, jak to było. Teraz już jest znacznie lepiej, bo na przykład za zdobycie Mistrzostwa Świata dostaje się chyba ponad $200 000, więc to już jest coś. Oczywiście zdobyć jest trudno, ale no jak już się komuś uda, to jeszcze dodatkowo pewnie dostaje stypendium, więc da się z tego wyżyć. Natomiast rugby wtedy było bardzo mało płatne. Przepraszam, ale tradycyjnie przed walką muszę zachorować. Zawsze tak jest. Teraz jest trochę lepiej. Z tego co widzę, bo dziewczyny już latają na naprawdę poważne turnieje. Latają do Australii, latają do Kanady. Wtedy raczej podróżowałyśmy po Europie. Okej. Okay. No a już jak przechodzimy do boksu zawodowego, duże sukcesy i też duże pieniądze? W boksie zawodowym? No. Za moich czasów jeszcze nie, niestety. Ten boom na boks kobiet rozpoczął się jakieś 2 lata temu i gdybym teraz była mistrzynią, można by było na tym naprawdę dobrze zarobić. Natomiast wtedy były to kwoty typu kilkadziesiąt tysięcy złotych za walkę. Kilkadziesiąt tysięcy złotych za walkę, to też już nie jest źle. To tak jakby no nie jest źle, bo jak jeszcze do tego dojdą sponsorzy, to można się z tego utrzymać, ale nie zabezpieczyć się na przyszłość, tak no jak tak. Na przykład teraz. Ale teraz już są te stawki dużo większe? W tym momencie już tak, kobiety... Tak, na świecie są. Nie jest tak, że w Polsce dziewczyny tyle dostają, bo te dziewczyny, które teraz walczą zawodowo na galach w Polsce, nie zarabiają kokosów, natomiast na świecie, jak ktoś jest mistrzynią powiedzmy w Anglii czy w Stanach, to już są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Ale to mówisz w Polsce na świecie, czyli tak jak zdobywasz
pas WBC, to już jak ona w Polsce czy na świecie, to już jest na świecie, tak? I to już są stawki światowe, bo to już nie jest organizacja polska. Tylko mimo, że na przykład gala by była nawet tu, to jeżeli jest to pas WBC, tak jak ty miałaś, to już są te pieniądze takie amerykańskie, tak? Są, jeśli z tym pasem pojadę tam właśnie do Stanów, do Anglii, wtedy oczywiście ryzykuję, że go tam zostawię, ale można wtedy wynegocjować dobre pieniądze. Aha. Natomiast tutaj broniąc go w Polsce, zgadzam się powiedzmy na mniejszą wypłatę, ale wiem, że nie zostanę na przykład, prawdopodobnie nie zostanę oszukana przez sędziów, bo no wiadomo, w sportach walki są różne przekręty sędziowskie. Nawet nie chodzi o łapówki, bo to nie trzeba aż tak mocno działać, ale sędziowie przyjeżdżając na daną galę do danego promotora wiedzą, że muszą tam spojrzeć przychylniejszym okiem na jego zawodnika. Tak? Tak, i czasami. To jest, nie ty pierwsza, która to mówisz, i to jest tak właśnie. No wiesz, to nagminne? Jest tak, że to nie jest ich pierwsze źródło zarobku, mówię o sędziach, ale bardzo to lubią, bo to pozwala im na przykład wyjeżdżać na weekendy, zwiedzać fajne miejsca, więc chcą przy tym dalej siedzieć i wiedzą, że jak będą sędziowali w taki sposób, który nie będzie się podobał promotorom, to promotorzy nie będą ich zapraszać na swoje gale, więc trochę chodzą na sznurku promotorów niestety. I na tym najwyższym poziomie też właśnie walki o pasy, tak już WBC i tak dalej, tam tak, też tak, jest bo to? Wydawałoby się, że jak jest to transmisja na cały świat, zaangażowane są poważne telewizje, to będzie inaczej, ale niestety zdarzają się naprawdę ordynarne przekręty. No i nic nie da się z tym zrobić. Ja wiem o Casio chyba, tak? Bo ja z Casio teraz rozmawiałem, jak byłem w studiu na FEN, to właśnie on to podejmował, no, on też gdzieś tam w pięściarstwie był i on właśnie też mówił, że... Ale to właśnie... Wiesz co, mnie się słyszy w tym jakimś tam UFC, czy w ogóle szeroko pojętym MMA, tylko właśnie pięściarstwo widzę ma to do siebie, że... Tak, wiesz, bo to jest też trochę inny model, dlatego że UFC ma wszystkich zawodników, to są wszyscy zawodnicy zrzeszeni w jednej organizacji, no tak. A WBC jest takim, powiedzmy, organem sankcjonującym walki i walczy zawodnik jednego promotora z zawodnikiem drugiego promotora. Ktoś musi tę walkę zorganizować, więc ten, kto wyłoży więcej kasy, organizuje ją u siebie i wtedy wiadomo, że ten zawodnik ma lekką przewagę albo i dużą przewagę. No widzisz, to bardzo niedobrze. No i jesteś takim super ekstra sportowcem, a w koniec swojej kariery nastąpił, aha, bo ty miałaś przerwę, mówisz, i pas zwakowałaś, a przerwa spowodowała na czym? Nie, po prostu zwakowałam ten pas i wtedy zatoczyłam jeszcze kilka walk już bez pasa w stawce i zaczęłam trenować MMA. Więc w trakcie dostałam jeszcze jakieś propozycje wyjazdowe, ale stwierdziłam, że to nie są takie pieniądze, które by mnie zadowalały. Plus tam średnio mi się jeszcze chciało przygotowywać do tak ciężkiej walki, bo to są walki 10-rundowe, które się dłużą. No do tego trzeba się porządnie przygotować. Akurat nie byłam w takim nastroju i nie wzięłam takiej walki. Stwierdziłam, że skupię się na MMA. U Mirosława Ognińskiego. Ognińskiego, tak. No Ewa jest pracowita, zdecydowana. Przede wszystkim ja widziałam, jak się dowiedziała o walce, to widziałem ten ogień. U trenera Mirka jestem od początku. Powiem ci, że no, nigdy nie byłam na sali, na której można się tak pośmiać i potrenować, tak? I pośmiać. Tak, tam jest zawsze fajna atmosfera. To jest zasługa głównie trenera, ale są też zawodnicy, zresztą znani też z Freak Fightów, którzy to wszystko nakręcają, więc powiem ci, że często idę na trening już, to są te wieczorne treningi, gdzie często już jestem zmęczona po całym dniu, nie chce mi się, ale zawsze wychodzę w dobrym humorze i naładowana. Zmęczona po całym dniu, czyli ty oprócz freaków już tego jeszcze coś robisz, pracujesz? Nie, po prostu jestem stara i życie mnie męczy, wiesz, więc wystarczy, jestem starszy, więc zobaczcie, jak ja się do was poświęcam. Wiesz, o co chodzi. Ja już tu ledwo siedzę po kilku Ja też. Właśnie kazali mi tutaj trochę usiąść wyżej, bliżej mikrofonu, zaraz ale będziemy kończyć, już, kochani, już bo dwoje starszych państwa się zebrało. Ale pamiętasz cały czas, że to randka? No tak, to jest to couch rozkoszy, więc jeszcze trzeba będzie jakieś ekwilibrystyki wykonać na koniec. Te friki co, zarobkowo bardziej? A w ogóle trafiłeś do trenera Ognińskiego, to jest bardzo specyficzny klub, specyficzny człowiek. Czego akurat tam? Ktoś ci podpowiedział z polecenia? Czy ty tak sama wymyśliłaś? To było, wiesz, to jakiś taki układ, że ja poznałam Marcina Najmana, kiedy organizował walkę na galę na Narodowym. No właśnie walczyłaś. Zawalczyłam na tej gali. To była właśnie jedna z tych moich obron pasa i ten, bardzo fajna gala ogólnie. No, wiadomo, że to jest duże przeżycie, walka na Narodowym, tak. Tym bardziej, że jestem z Warszawy. I, no i później właśnie zaczęłam z Marcinem rozmawiać, że chciałabym spróbować w MMA. No i on powiedział, że
fajnie by było, jakbym trenowała u trenera Ognińskiego, dał trenerowi mój numer, trener zadzwonił, zgadaliśmy się i powiedziałam, że dobrze, dobrze, to przyjdę niedługo na trening. I minęło pół roku, minął rok, później półtora roku, zawsze było coś, bo albo wzięłam jakąś walkę bokserską, albo miałam jakąś kontuzję i tak to wszystko odkładałam, ale odkładałam dlatego tak naprawdę, że nie chciało mi się trenować tego parteru. Wtedy jeszcze to było, nie wiedziałam jeszcze, jak to się robi w ogóle, ale tak uważałam, że to mi się nie spodoba. I dopiero jak zaczęłam chodzić na MMA, to po paru miesiącach tak pokochałam ten parter, że teraz mam takie okresy, że na przykład przez kilka tygodni robię tylko jiu-jitsu, że stójki mi się nie chce robić, a jiu-jitsu tak polubiłam, że naprawdę żałuję, że nie przyszłam wcześniej. No widzisz, masz odwrotnie niż ja, jakoś tak, no nie wiem, ty jednak wiesz, gdzieś tam przytulasz się ze sposobną kobietą, ja muszę z mężczyzną. No różnie, wiesz, tak, różnie, tak. No ale nawet jeśli przytulasz z mężczyzną, to jednak jak jesteś hetero, to ten mężczyzna jest w kręgu twoich zainteresowań, wiesz, u mnie w dużo mniejszym. No potrafię to zrozumieć, ale też wiesz, dużo zależy pewnie od giętkości, bo ci, którzy mają też sztywne stawy, też ciężko i się... Nie giętki, no właśnie, to tym bardziej, wiesz, w jiu-jitsu są te dziwne pozycje, często trzeba się mocno rozkraczyć, jakieś tam, wiesz, ręce mocno rozłożyć, więc jak ktoś nie jest rozciągnięty, to może boleć. A trudno tak typowo stójkowo, no bo te wszystkie, no już nawet oprócz boksu, te wszystkie sporty były takie typowo właśnie stójkowe. Trudno ci właśnie było zacząć i przejść i ta głowa, żeby się przestawiła na to MMA, na te turnanie? Trudno, trudno. Przede wszystkim w boksie stoi się inaczej. Ma się ciężar na tylnej nodze, można być odchylonym, natomiast w MMA no to nie, jest od razu zaproszenie do obalenia, więc trzeba się trochę przestawić. I dziwne było też to, że zagrożenie teraz może iść z każdej strony, z nogi, z ręki, obalenie. Tak. Wiesz, to boks jest jednak dużo łatwiejszy. No tak, tak, to znaczy łatwiejszy jest w mniejszej płaszczyźnie. Wiesz, o co chodzi. Tak, no tak. Więcej dostaje się w głowę podobno, ale jednak skupiasz się tylko na górnej części ciała rywala. Ale więcej dostaje się w głowę, tu masz rację, ale ty nie jesteś, jak się przyglądam, nigdzie rozbita. Nie widać tych lat spędzonych. Nie byłaś tu nigdzie taka porszywana, porozwalana, bo tu już się działo parę osób. Tomek Sarara na przykład, no ciężko powiedzieć, że na przykład jest fizykiem kwantowym, czyli wykłada na uniwersytecie. Tomek Zadymak podobnie. Dopiero zdjął okulary, pamiętam, bo Tomek Zadymak siedział w okularach, mówi, tak się nie wygląda. I zdjął, i wiesz co, on ma tak szwy dookoła. Tak normalnie, z kilka, wiesz, one się składają, tak mówią, łuki tu porozcinane, więc to widać u ciebie, nie? Tak, tak. Akurat Zadyma ma to chyba z walk na gołe pięści. Tak, no właśnie. Tak. No to powiem tak. Po pierwsze, w boksie kobiet ciosy są podobno lżejsze. No tak, ja też to sprawdziłam na sparingach, że rzeczywiście kobiety biją mniej. Dwa mamy te rundy dwuminutowe, nie trzyminutowe, okay. Więc faceci po kilku latach kariery jednak mają trochę więcej tych rund, tych minut za sobą, tych mocnych ciosów. No i może też dobrze się bronię, chociaż tutaj wolę się nie chwalić, żeby ale potem nie, nie było w ciągu. Nos był złamany dwa razy, ale raz w boksie, a raz w koszykówce, bo dostałam z łokcia. Aha. Więc na tym nosie jest ślad. Mam tu bliznę, ale to jeszcze z dzieciństwa. Ale nie, no jak nie na widać. Razie nie jest nie źle, jeśli chodzi o twarz. I chciałabym, żeby mózg też nie ucierpiał. To no wypowiadasz się jakoś to, w miarę płynnie. Jeszcze w miarę, ale to może wyjść na starość, wiesz, więc zobaczymy. Znaczy to już zaraz, tak za 10 lat ci powiem. Za 10 minut. Starość za 10 minut. Za ja mam już to za sobą. Więc co, te fryki, kasa, rozpoznawalność, sposób na emeryturę, na odłożenie pieniędzy? Sposób na przedłużenie kariery, ale już w trochę taki łagodniejszy sposób, bo raz, że nie ma tej presji na zwycięstwo. Oczywiście, wiesz, ja bardzo lubię wygrywać, jak każdy, jako sportowiec tym bardziej, ale też wiem, że jakbym tutaj przegrała, to jednak nie jest jakaś tragedia. Tak. Nie zamyka to kariery, można to przyjąć z uśmiechem. Tutaj mam też takie pole manewru, że na przykład, wiesz, no, akurat mam kontuzję nogi, to powiem, że tym razem wezmę walkę w boksie. Jak coś tam innego będzie mnie bolało, tak. To się można dogadać, tutaj, wiesz, o co chodzi. Tutaj... Tak, tak. Więc walki są dużo krótsze i tak dalej, bardzo przerwy dużo. Przerwy między rundami dłuższe, nie ma jakieś w boksie, ile jest w boksie? Minuta. No, tak, tutaj półtorej, nie? Więc to jest coś dla starych ludzi. To jest sport dla starych ludzi, taki film gdzieś był kraj. Okej, okay, no przedłużenie kariery, no, ale chyba też pieniądze są takie, że można, no bo nie wiem, w twoim czy naszym wieku myśleć o podjęciu jakiejś innej normalnej pracy, tu jednak jak można jeszcze. Można wiesz, jeszcze można, biorą? Tak. Ten tak, wiek tak. Emerytalny mają obniżyć, to już praktycznie jeszcze my będziemy przechodzić. Nie wiem, co ty planujesz robić na emeryturze, ja jeszcze się nie zastanawiam. Ja chcę, żeby mi te dzieci też szklankę wody podawały. Tak, każdy, a ja, nie mam dzieci a właśnie ja i każdy mieć, mówi, ja żeby... Ja też nie mam, chcę mieć 3 buldogi. O, tak a propos dzieci. Ale one raczej mi zabiorą je? Wodę. A, no właśnie, zabiorą ci miskę wody. Ale długo masz zamiar tu zostać, czy to tak
taka chwilowa przygoda. Podoba ci się tu? Podoba mi się tu i chciałabym no, zostać jeszcze z rok, dwa. Wiesz, wszystko zależy od zdrowia i przede wszystkim, czy będę miała z kim walczyć, bo z tym na razie jest problem, ale może się rozkręcimy, nie wiem, może jak Push Barber mnie ogra szybko, to nie, nagle no, zgłoszą. Nie, śmieję się. Ale właśnie to jest takie, we freakach, tak jak mówisz, ta wygrana czasami jest lepsza przegrana, tak, nie? Tak, bo masz prawda. Od razu kandydatów. No Marcin znaczy, Najman, tak. Ja go bardzo też z sympatią, ale on sobie otworzył pełen wachlarz. Tak. On każdego wyzywa, każdy się zgadza, bo mówi, a to ten Najman to tak. Trenuje, nie trenuje, może trenuje, abstrahując, czy on naprawdę trenuje, czy nie. Ale taką sobie troszkę opinię zrobił, że wiesz, i każdy jest chętny z nim do walki, on jest mega rozpoznawalny, no robi głośne te i to jest czasami, a powygrywasz tych walk, taki Tyburski ma problem. Tak, i unikają go, chociaż u facetów nie jest aż tak źle, bo z tego, co widzę, friki po kilku walkach już czują się mocne i czują się gotowi, żeby sprawdzić się z zawodowcem. I czasami idzie im dobrze. No, ja uważam, że Ferrari bardzo dobrze zaprezentował się z Łaszczykiem. Tak. No tam wiadomo, czego zabrakło, ale jednak na pewno obciachu nie było z jego strony. Natomiast u kobiet jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Te dziewczyny jeszcze szukają raczej kogoś z zasięgami, ale bez umiejętności. Taki, tak. taki jest ideał. Tak. No nawet masz Shea, ta dziewczyna Gimpera, ona ma problem ze znalezieniem kogoś. Ona też nawet mówiła, że mogłaby z facetem zawalczyć czy coś. Tak, no bo ale jest ze mną mocna, też nie chciała. Wiesz? Nie chciała z tobą? Bezpośrednio z nią nie rozmawiałam, ale tam powiedzmy mój menedżer zapytał federacja jej i powiedziała, że tak, chętnie, ale tam jeszcze jedna walka, czy tam jeszcze dwie walki, jeszcze coś tam. Zawsze to właśnie słyszę, że jeszcze nie kiedyś. A propos tych różnych właśnie formuł, to masz rację, że tu można wymyślić wszystko. To jest właśnie fajne we freakach, że totalnie te zasady możesz wymyślić sobie nową dyscyplinę prawie. No teraz mamy, jak Fame ogłosiło tą kartę, tą dodatkowej gali, to tam jest Meduza walczy z tym Dominikiem, to jeden ma BJJ, a drugi ma MMA, wiesz o tak? tym. No. To w ogóle pierwsza, ja to w ogóle w szoku. No właśnie, mówię. Nagłoszenie. Czy jeden w ogóle nie będzie mógł uderzać, tak. tylko nogi, a ten wszystko. No ale... Albo będę po operacji biodra, bo to już ten wiek, to powiem, że chcę walczyć w budce i też da się zrobić taką walkę, więc no, to jest akurat fajne. Tego jeszcze nie już było. Problemy, o, może w samochodzie teraz, to musi wyjechać do Polski. Bo a jest w Rosji bodajże walczyli, tak, nie? Tak, pasami i pod, i tak. Piękne. Mogłaś teraz, bo ty z Kasią jechałaś z Warszawy, to mogłyście trochę poćwiczyć, nie? Tak, to była męcząca podróż, powiem ci, że u ciebie trochę się orzeźwię i odżyję. Zostań mam nadzieję. Sobie, zostań. No, wrócisz jutro. A właśnie a propos Kasi, to tam coś się nie szykuje? Wiesz co, to jest tak, ona wymyśliła naszą walkę. Wymyśliła naszą walkę i zaproponowała ją kilku federacjom. Myślę, że wszystkim, nawet nie tylko w Polsce i nawet tym, które jeszcze nie powstały, powiedz jak to Kasia. Na początku wszyscy to odrzucili, ale teraz rzeczywiście pojawił się temat znowu. Pojawiła się szansa. Podobno jeszcze nie mogę, tam troszeczkę. Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale powiem ci, że nie zdziwię się, jak do tej walki jednak dojdzie. No ale cóż ona to? Przez to jesteś mistrzem świata we wszystkim i Kasia? No wiem, ale Kasia, Kasia nie, jest niespełna rozumu. No jest i... to. Przez grzeczność nie zaprzeczę. Właśnie do tego nie chciałam, żeby tu wchodziła. Kasia słuchaj, Kasia czeka w samochodzie na dole, bez klimy, jechamy z Warszawy. I teraz Kasia na słońcu została w samochodzie, więc jeżeli dostaniecie komunikat, że ktoś zbił szybę, bo tam się ktoś dusił, to właśnie będzie Kasia na moim osiedlu. Ja już ją po prostu osłabiam przed walką. A, bardzo mądre. To się zaczyna już teraz. Bardzo mądre, już gra. No bardzo dobrze. Ale to wiem, że ty byś pewnie chciała, pewnie byś tam wielkiej krzywdy nie zrobiła, ale ona ma świadomość, na co się porywa. Czy ona już nie po prostu chce wszystko wszędzie? Nie mogę jakoś jej zrozumieć, wiesz, jej toku myślenia. Bo raz mówi to, raz mówi to. Raz mówi, że przecież wie, że nie ma ze mną szans. Innym razem, że no ale jakbym coś tam spróbowała, to może mi się uda. A innym razem wypali coś w stylu, wiesz co, może pierwszą rundę zrobimy w samej stójce, żebyś miała szansę. Więc mówiłeś, że masz tu lekarza gdzieś blisko, więc... Tak, nade mną mieszka, wiem, zaraz zadzwonię. Może to ten brak klimy, może ona jest po prostu zagotowana. Tak. Ale wiesz co, to ogólnie walkę ja bym zobaczył. Bym zobaczył w ogóle debiut Kasi, bo ona cały czas jest około freak fightowo. Mówimy o Kasi z Fansportu. Zresztą też tu była na kanapie. Ludzie ją bardzo lubią, ona jest bardzo dobrze odbierana tak przez całą tą społeczność tych kibiców freak fightowych. No, tylko że jak ją lubią, to czy by patrzyli na tą mękę, którą przeżywała z tobą, jakby się tłukła? A jak ona chce w MMA? W MMA albo na przykład co runda to inna formuła. A na przykład jak miał Bagieta z kamerzystą, że może trzy razy kopnąć. To było też cudowna walka frikowa. Też, nie? Tak. Był w prime. Mieli stójka, ale on mógł trzy razy przez całą walkę kopnąć. Sędzia liczył jeszcze raz, że nie zdążył ani razu kopnąć, bo go znokautował od razu. Ale mógł trzy razy kopnąć. Genialne. No
No fajne, fajne. A Anajma też kopał w boksie, więc wszystko się da. Wszystko. Denis kopał tak, w boksie. Tak, tak. Można. Generalnie można. Tak. We freakach można. Kochamy freak fighty. Dobra, no to było miło, a teraz powiedz, co z tym Misiewiczem? O Jezu, co z Misiewiczem? No to zostało... Jest romans czy nie? Nie, nie, to zostało trochę rozdmuchane, bo to był mój kolega. Teraz już trochę mniej, bo wiesz, no nie mieszkamy już blisko i ten kontakt się trochę wygasł po prostu. Ale to wy ale... się co, mieszkaliście blisko, stąd się znaliście? Nie, nie, poznaliśmy się u moich znajomych na imprezie, na balkonie dokładnie. I Na balkonie, a dokładnie po prawej stronie, tu jak są pelargonie, to zaraz za fotelikiem i tu żeśmy stali. Tam się poznaliśmy i poszliśmy razem na, no nie wiem, jakieś 2-3 imprezy, na jakieś wesele i tyle. I cała historia. To byłaś nie jego osobą towarzyszącą na to weselu? Tak, u jego siostry. Okej, okay, jak nie krzyczeli czołem panie Misiewiczu? No nie, no wiesz. Czołem żołnierze! Czołem panie Misiu! Batalion! Baczność! Batalion! Spocznij! No wiesz, to nie. Byli sami swoi, to była tylko rodzina. Ale ty, wiesz co, rozdmuchane zostało rozdmuchane, ale twoja wypowiedź tam chyba najbardziej podgrzała. To, że się spotykali, no to wiadomo, dla prasy to jest jakaś pożywka, ale jak ty powiedziałaś, że jak on wyszedł, że przebierasz nóżkami, żeby się z nim zobaczyć, bo serio? On wyszedł z więzienia i gdzie ten nasz Misiewicz jest? A to jest, nie wiem, no, tak to nie wiem mówiłaś. Nawet, no, jeśli to powiedziałam, chociaż nie pamiętam, to chyba dla jaj, bo on jak wyszedł z więzienia, to już był chyba zaręczony z inną, z tego co pamiętam. Albo to nie ja powiedziałam, bo wiesz, bo też później widziałam takie zdjęcie, że tam była ta jego narzeczona, podpisana jako Ewa Piątkowska, więc wiesz, dziennikarze to mylą. W każdym razie, jak już był w areszcie, to po wyjściu już nie byłam jego koleżanką. W sensie koleżanką byłam dalej. Ta pauza przed słowem, tak jak nie, to mam inaczej. Wiedzieć? Już był zaręczony z inną i się nie kolegowaliście. A my już byliśmy tylko takimi, no tam jeszcze spotkaliśmy się parę razy na jakieś jedzenie czy coś, ale już nie na imprezę, o. Okej, okay. Jest dość osobą nielubioną przez internet, tak prywatnie jest okej? Okay? Trochę lepiej się prezentuje niż publicznie, tak jak wiele osób. Ale ty w ogóle w tą stronę taką obecnie rządzących, bo ty też jesteś ekspertką w TVP czasami. A to... Nie, nie, wiesz, to przypadek akurat. Przypadek, bo do TVP chodzę, ale do TVP Sport, tak jak i do Polsatu Sport, okay. Do wszystkich telewizji, nie mam nic wspólnego z no bo nie, partią. To, wiesz co, ja nie widziałem jakichś twoich wypowiedzi na ten temat, tylko tak gdzieś wiesz, jak widzisz wiadomość Misiewicz, jeszcze ekspertka TVP, to myślę, nie, myślałem, nie, że nie. Przypadek, to pomówienia. Dobra. Randka może przebiegać dalej. Dobrze. To był ten moment, kiedy miałem cię wyprosić, aby miałaś zostać, także ten etap mamy, to jest taka właśnie gra, nie wiecie, ale to właśnie wiesz. Nawet nie wiedziałam, że jest tak chlapnij niebezpiecznie. Sobie. Chlapnij sobie. Dobra. No a co powiesz, wiesz co, ja taką mam jeszcze prośbę do ciebie, dobrze. Bo widziałem jeden wywiad właśnie, też byłaś chora po ringu, może nie śpiewaj już w ringu. Take a chance for love romance, have some fun tonight. Powiem ci tak, to nie był mój najlepszy występ, bywało lepiej. A są gdzieś do obejrzenia? No nie, nie ma, ale jak kiedyś wyjdziemy, to ci pokażę, na przykład na jakieś karaoke. Po prostu wiesz, po walce, wiesz jak to jest, człowiek zmęczony, też nikt mi tam nie włączył muzyki. Tak zwana pieśń Róży to była. Nie jest, a słuchaj, przy tylu osobach zaśpiewaj przed kamerami, to nie jest wcale takie proste. No ale to co ci odwaliło, żeby to zrobić, jak sama wiedziałaś, że nie to nie wiem, chyba byłam szczęśliwa, że przeżyłam, wiesz, bo to było tuż po... I już po drugiej... Byłaś wtedy chora, nie? Też po drugiej rundzie, tak, byłam w świetnej formie i ten... odebrał mi tak wydolność, że po drugiej rundzie już myślałam, że tam umrę. Było 6. Na szczęście tylko 6, bo jakby było 8, to byłoby ciężko. Więc jakoś tam przetrwałam, wygrałam tę walkę, ale no, przeżywałam to, co przeżywałam, to wiem. Czyli to było, bo ty powiedziałaś tam, że jesteś po infekcji, czy to było dokładnie? Tak, tak. I ci gdzie odebrało, to mocno odbiera. Tak, tak. Sam przeszedłem, to wiem. No, więc jedyny plus tego wszystkiego, tego był taki, że walczyłam wtedy w Warszawie na takich galach hotelowych, a wiesz, zawsze to fajnie walczyć. To były te czasy, tak, wydarzenia, albo taka minimalna publiczność. Okay. No więc bardzo fajnie się walczyło z domu, wiesz, spałam sobie w swoim łóżku, wstawałam, wychodziłam, walka, wracam do siebie. No, czego chcieć więcej? Okay. Bez całej tej otoczki, wiesz, wyjazdu na parę dni, naprawdę to... A ja to lubię. Dobrze, a ja właśnie jestem taki mało, ja to lubię, dwa razy byłem na dłubaniu, wiesz, tam całe życie jeździł, ale no bo raz fejmie, co nie doszło do walki i teraz w tym High League'u, to ja lubię tą atmosferę, jak się jedzie, to ja to czekam, wiesz, to jest fajniejsza walka, w ogóle nie jest fajna, ale jak się jedzie tam w środę czy w czwartek, jest towarzyszenie, to odprawy z sędziami, ten cały hotel pełny tych, wiesz, tu mamy trochę inaczej, bo nas, znaczy na sportowych też pewnie się znacie, ale to jest fajnie, bo ci influencerzy, niektórych znacznie, niektórych nie, ale wszystkich
kojarzysz. Tak. Wiesz, co to wiesz, te, jak na śniadania się chodzi, te odprawy, ja to bardzo, bardzo, bardzo lubię. Teraz się z jednej strony cieszyłem, że miało być w Krakowie, do czego nie doszło, a z drugiej się wkurzałem, no bo to było ulica ode mnie, więc ja tak wolę gdzieś dalej wyjechać. No ale widzisz, że tego Heiligu nie doszło teraz w Warszawie. A tak, ty miałeś tam brać udział w turnieju. No. No tak. Tych obrzydliwych kadyrowców, co wspierali. Tak, Rosję. Tak. No i jak się z tym czujesz? Bardzo źle. Nie wstyd ci? Wiesz co, teraz jakoś się pozbierałem tylko na ten wywiad, ale ogólnie to większość czasu spędzam leżąc w pozycji embrionalnej pod prysznicem, stąd kciuka i tak woda leci. Tak, słusznie. I takie to smutne, dobrze, smutne to piosenki. Dobrze. Przynajmniej masz nie, jakieś przemyślenia. Dla mnie jest to chore głównie obwinianie, ja już nie mówię teraz o sobie, bo to jestem stroną i nie chcę się bronić, ale obwinianie ludzi, którzy startowali, czy brali w tym udział, którzy pracowali, że oni wiedzieli, no wiesz, albo, ale to jest takie dwubiegunowość ludzi, tak twierdzą, bo albo wierzymy tym służbom i je mamy i to, że ich zamknęli jest prawdą, mieli powiązania, więc póki czegoś nie zamkną w moim kraju, ja uważam, że mam prawo pójść do każdego, do pracy i wszędzie, bo on jest sprawdzany przez służby z moich podatków, tak? Tak? Więc jak ja miałem wiedzieć, czy ktoś inny, czy influencer, czy pracownik miał wiedzieć? No przecież wiesz, skoro firma działa legalnie, jest oficjalnie, no to chyba ktoś to sprawdza. No a ja nie do końca tak też, ja troszkę myślę, że to było polityczne. Czyli jednak wierzysz w nasz rząd? No wiesz co, ja bardziej wierzę w to, że pracują kompetentni ludzie tam w ABW, ale nie do końca wierzę w pana, którego podpis tam istnieje, w pana Kamińskiego. Ze względu też na jego przeszłość i to, co on robił, żeby nie być skazany. On bardzo nie lubi Misiewicza. On nie lubi Misiewicza? No to widzisz, to nasz wspólny wróg. Znaczy Kamiński nie Misiewicz. Ale nie, ja, mi chodzi o to. I, słuchaj, ja nie mówię, czy tam były te powiązania, czy nie, tylko ja, wiesz, ta korelacja tego, że przed wyborami i to jest takie, wiesz, fajne, można to później wyciągnąć przy wyborach i że złapaliśmy i że w ogóle zamknęliśmy patologię, wiesz, szwyki nie są dobrze odbierane przez większość społeczeństwa, jednak wyborcy tej partii to są raczej starsze panie chodzące na 12 na mszę, które nawet w lecie mają moherowe berety. Dlaczego Polacy już PiS-owi nie ufają? Bo sondaże pokazują, że już PiS... Bo są głupi! Kto? Ci, co nie ufają! PiS-owi ufają, a nie temu diabłowi... Tuskowi. Jak wróci Tusk, to wróci niewolnictwo. Gdyby dzisiaj były wybory, to już by PiS nie rządził. Tak, na pewno. Że PiS nie będzie rządził? A kto będzie rządził? No, nie PiS. Tusk? To sprzeda dalej Polskę całkowicie. I myślę, że... Ale wiesz, też nie wiem, tylko że mówię, że teraz to całe, bo ja mam pełnego diema i co, wspierałeś ich i to, wiesz, ja jeździłem na tę Ukrainę dość długo, pomagałem przez sam osobiście, wiesz, zbierałem te dary i teraz, wiesz, tu byłem w tej i ty już przeciwko Ukrainie, to no, ludzie są dziwni w tym internecie, wiesz? Wiem, nie musisz mi mówić. No to właśnie, a propos ludzi dziwnych i hejtu, to powiedz mi, czego ty się czepiasz tej reprezentacji Polski biednej? Ja uważam, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to jest jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany, bo... Ostro. Nie, myślałem, że moja wypowiedź będzie najostrzejsza, ale jestem już dalej. Występy tej kadry są tragiczne, tym bardziej, że tak, jest to sport narodowy u nas. Bo posłuchaj, jeśli chodzi o warunki do treningów, niczego im nie brakuje od małego. To jest sport narodowy, wszyscy ich wspierają, sponsorów mają mnóstwo. Nie mówię, że pieniądze państwowe, chociaż na tych dolnych etapach na pewno, ale później już w tej lidze, wiesz, PZPN podobno sam się finansuje i bardzo dobrze. Nie można zarzucić niczego w przygotowaniach, po prostu mają wszystko, mają, jak pączki. I później wychodzą na boisko, na turnieju typu Euro czy Mistrzostwa Świata i nawet im się nie chce biegać. Jak to jest możliwe? Słuchaj, że przyzwoitość, zwykła przyzwoitość wymagałaby tego, żeby chociaż pokazali serce do gry. No bo tam wiadomo, że z umiejętnościami jest różnie, chociaż wiesz, to są zawodnicy z czołowych klubów. Oni strzelają bramki w czołowych klubach Europy, są w finale Ligi Mistrzów, więc potrafią grać, to na pewno. I wychodzą właśnie w tej koszulce z orzełkiem, wiesz, cała Polska patrzy, ludzie czekają, a oni, wiesz, spacerują sobie po tym boisku. I widzimy często kraje, gdzie piłka wcale nie jest ważnym sportem, na pewno nie najważniejszym, gdzie jest dużo mniej pieniędzy i tam ci potrafią się po prostu tak zmobilizować, pokazać takie serce, że sprawiają niespodziankę i zdobywają na przykład medal na dużym turnieju. A u nas w zeszłym roku było, wiesz, wyjście z grupy w taki sposób, że wygrali jeden mecz w grupie i zostało to odtrąbione jako ogromne zwycięstwo. Premier już leci dawać im 30 milionów premii. Oni się jeszcze kłócą. Tak, oni się kłócą, jak sobie to podzielić, bo są biedni. I powiedz mi, jak ich nie krytykować. Ja się dziwię, że w ogóle ktokolwiek mnie skrytykował za tę wypowiedź, bo tak jak rozmawiam z ludźmi prywatnie, nawet z takimi zajmującymi się piłką nożną,
to wszyscy przyznają mi rację, natomiast no, w internecie jest różny odbiór tego. No bo to jest sekta troszeczkę ci. Znaczy wiesz co, zaatakowałaś takie dobro narodowe troszeczkę, rzekłbym. No, ja mam podobne zdanie co ty, ale jest tak w Polsce, że wiesz, ci kibice i ta nasza reprezentacja i co by nie robiła, to nic się nie stało już za 4 lata i w kółko to samo. Znaczy oni mieli zrywy, no mieli, wiesz jak było to, co to było, Euro, lat to ostatnie, co przecież z Portugalią przegrali, wtedy jakoś tam sobie radzili, ale głównie też to tak wygląda. U mnie był Michał Żyro, też chyba raz był reprezentantem i z nim o tym rozmawiałem. On niby to tłumaczył, że chodzi o to, że oni różne ligi różnie grają i jak oni zjeżdżają z tych lig, mimo że tam grają dobrze, to jest zupełnie inny styl gry. Tam tu się biega na przykład szybko, tu się czeka na długie podanie i nagle oni tu przyjeżdżają i nie wiedzą. No ja wiem, że w Anglii są zawsze te lobby, ale to każdy kraj ma taki problem. Ale każdy kraj ma inny i mówię, dlaczego inaczej, gdzie indziej tak nie ma, bo też się zjeżdżają. Mówię, że nie do końca, bo po prostu większość Niemców gra w niemieckiej lidze, większość Anglików gra w angielskiej, są pojedyncze. A nasi, dlatego że wiesz, te kluby tak nie płacą, oni wszyscy grają za granicę i nagle się zjeżdżają, kompletnie inne. No ale to też, czy to jest też wytłumaczenie, no chyba nie do końca. No chyba nie, bo właśnie tak jak mówię, zdarza się jakiś biedniejszy kraj, na przykład Chorwacja, też przecież Liga Chorwacka nie jest jakąś czołową europejską, tam nikt z Polski chyba nie wyjeżdża grać, a jednak potrafią pokazać dobrą grę. Więc można, tylko no właśnie nie wiem, na czym polega problem i to, co najbardziej mnie boli, to to, że czasami nie widzimy nawet chęci u nich, bo nawet jak ten mecz nie idzie, to niech chociaż pobiegnie na 100%, a nie odprowadza piłkę wzrokiem, że a dobra, już nawet nie spróbuję. A ty powiedziałaś mi jeszcze, że... Nie, powiedziałaś do kibiców, że jeżeli komuś kibicujcie, to Cristiano Ronaldo. Oczywiście, posłuchaj. Tutaj mam właśnie... mój plecaczek. Czekajcie. Poprosimy asystentkę uroczą o plecak. Dziękuję. Tak jak mówię, wróciłam z Portugalii. No właśnie, to miałem powiedzieć, że ta opalenizna portugalska taka. Tak, i przywiozłam sobie pamiątkę. No i chcieliście gwiazdę? Chcieliście gwiazdę, patrzcie, CR7. Słuchajcie, jako Cristiano Ronaldo powiem, że ci polscy piłkarze rzeczywiście mogliby pokazać serce i uczcie się ode mnie, bo Cristiano, słuchaj, Cristiano z tyloma osiągnięciami. Medale, mistrzostwo Europy. I biega. Słuchaj, Liga Mistrzów. Miliony na koncie, król strzelców, wszystkiego, co się dało i co? I biega. Biega. Przegra to płacze i to nie jest żaden wstyd. Po prostu widać, że mu zależy. No i właśnie mówię, tak jak te, kurczę, to nawet nie chodzi o te umiejętności, bo czasami nie wychodzi, tylko ja mam takie zdanie jak ty, że oni się spacerują po tym boisku, jakoś tak nie gryzą tej trawy strasznie, nie? No nie widzę chęci. Czasami się zdarza, że jakoś tam się zmobilizują, nie wiem od czego to zależy, ale no nie wiem, może też spalają się psychicznie, bo najgorzej to wygląda na tych dużych turniejach. Na przykład ostatnio był sparing z Niemcami, tam akurat wiesz, byłam na tych wakacjach, to nie oglądałam, ale... No, podobno co, było nieźle. Ten mecz z Niemcami teraz, to tak, też, tak. Też jest kosmos, bo ja uważam, że to może nie tylko Niemcy się podłożyli, co się od nim zależało, bo wygrana Polski 1-0, a statystyki widziałaś. No właśnie, podobno to posiadanie piłki mocno na wszystko, korzyść Niemców. Tam jest jakieś takie, są, wiesz, że no, Polska, Niemcy i te takie suwaki, tak, tam wszystko po 80-90% to u nas... No widzisz, tak, no tak wie. Czasami bywa. No w każdym razie coś jest z tym stadionem narodowym, że Polacy tam nie przegrywają. No, trzeba... tylko to, wiesz, mecz towarzyski, pożegnanie tego Wojciechowskiego i ci Niemcy tam, chyba tak też podeszli do tego. Ta piłkarka, o której ci mówiłam dzisiaj w samochodzie, jak się już przesiadłam z tego gorącego samochodu, ta piłkarka, która mnie hejtowała po mojej wypowiedzi, tak po tym sparingu mnie tam oznaczyła, no i co, chyba nie jest tak źle, prawda, Ewa Piątkowska? Wiesz, ja to olałam, no bo co z tego, to jest sparing. No i zobaczymy, jak pojadą na duży turniej i zobaczycie, że znowu będzie to, co zawsze. Bo ty dzisiaj nawet nagrywasz, wracacie do Warszawy. Tak, 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 wracamy, nagrywamy, będziemy komentować mecz. Nie tak na żywo, oczywiście, po prostu będziemy oglądać i sobie dyskutować, więc zobaczymy. Z tą, która tak się tak, tak, która tak lubi pisać na mój temat, więc tam popytam ją osobiście o parę rzeczy. Powiedz mi jeszcze a propos twoich treningów. Dużo trenujesz? Ty trenujesz raz, tak naprawdę, bo gadaliśmy wcześniej, że jesteśmy tacy starzy, że jeden trening, tak, a tydzień trening, odpoczynku, tydzień ale tak odpoczynku. Naprawdę raz dziennie, dwa razy dziennie, tak już przed walką? No raczej raz, wiesz, już... Kilka ostatnich walk w boksie odbyłam tym systemem. Kiedyś rzeczywiście dwa razy dziennie, później już ta regeneracja się zepsuła i... Teścia musisz bić. Dzięki. Mi tak powiedzieli. Ej Tomek, bo nie odpoczniesz, musisz teścia bić. Ja mówię, no. Pomyślę o tym. No więc zamieniłam to na jeden trening dziennie
i to się raczej sprawdza, wiesz, bo jednak trzeba przychodzić na trening z chęcią, po lekkim wypoczynku. Natomiast jak mam dwa dziennie, to już jest trochę za dużo, ale teraz w ostatnim czasie we Freak Fightach właśnie zaczęłam wracać niektóre dni, tylko nie to, że cały czas, ale powiedzmy, że dwa razy w tygodniu zrobię te dwa treningi. O. A to dlatego, że właśnie tam jest więcej sportów zmieszanych, więc czasami, wiesz, muszę pójść sobie na tarczę bokserską, czasami się z kimś pokulać, więc nie zawsze to się da wrzucić w jeden trening. Czasami też trzeba pobiegać, więc tego jest tak dużo, że zaczęłam czasami robić dwa dziennie, ale głównie jeden. Ale nawet jak jeden, to ile razy w tygodniu? No tak z pięć, nie więcej. O. No to spoko, i tak do samej walki już. Tak, tak. Wiesz co, byśmy zobaczyli, jakie tam walki potypujemy. Coś znasz w ogóle uczestników twojego Prime'u? Tak, widziałam ich na konferencji. To tyle znasz? To może nie wszystkie, tylko kogo znasz, to powiedz, kto twoim zdaniem zwycięży. Wszystkich znam. Czekaj, jaka tam będzie walka? Znaczy no nie, dobra, nie wszystkich, ja nie znam czytać. Tych dziewczyn. No. Ja mogę czytać. No Tomasz Olejnik, Czarny Polak. W ogóle możesz coś zawsze powiedzieć o walce. A, to myślę, że Czarny Pak. Nie znam go, ale patrząc nawet na walki Olejnika dotychczasowe, to chyba no właśnie, to Czarny Polak będzie faworyt. I tym systemem wszystkich wytypuję. Jóźwiak Zmurański. W ogóle co myślisz, że Jacuś tak szybko wrócił? Ojej, wiesz co, dziwne to jest. To jest jego osobista sprawa, więc też nie ma co się wypowiadać. Tak. Wiem, że ja bym tak nie umiała. No właśnie. A jak tutaj myślisz, będzie? No wiesz, Sven uznany jest, z najbardziej nieskoordynowanego człowieka. Jestem za prezesem. No nie, Paweł jest fajny. Niech tak, mi tak, tak. Szuli, Trypson? No to za Trypsonem, bo jest z naszej akademii. A, widzisz, ale Szuli jest prawie za wiem, nie? Ale no, dobra, mówię, za kim jestem. Serducho, niech wygra. No, tej walki nie będziemy typować. Push Barbie, Piątkowska. W ogóle Push Barbie czy Push Barber? Co to z nimi jest? On tak sobie dla jaj, czy... Push Barbie, Push Barber, skąd zmiana tego imidżu? A czasami się czuję trochę bardziej kobieco. Ostatnio mi trochę prolaktyny wybiło, testosteron spadł i jakoś wpadł taki pomysł i sobie zrobiłem tu cyki. Czy co tam jest? Nie wiem, czy to on się tak przedstawia, czy federacja tak wymyśliła. Na myślę, naszą walkę. Bo... taki zrobił, że ma teraz spadek testosteronu, więcej tej. Wiesz, no może, wiesz, no takie są czasy już. Tak, ja też tego nie neguję, tylko nie wiem, czy właśnie to jest tak, on tak naprawdę idzie z tą stronę, czy kreacja, no ale jego sprawa. Żeby później, chodzi mi o to, żeby nie było, że wygrasz, a on później powie, że a jednak on, jest kobietą. Że ta indywidualność jego kobieta i kończy, no to znowu nie pomścisz. Powiem, że z ciężką kobietą wygrałam zawsze coś. Nie pomścisz tych wszystkich, wiesz, przegranych. Tak. Strollowany Tarzan. Powiem tak, strollowany podobał mi się w paru walkach Tarzana, walk nie widziałam, więc jestem za strollowanym. Dobra. Dalej mamy Casio właśnie z Zadorą, no. Właśnie nie mam pojęcia, jak ten Zadora walczy, kim jest. Ale Casio będę za nim, dlatego że pochodzimy, boks, wywodzimy się dyscyplina. Z tego samego sportu, więc wiesz, musimy się trzymać razem. Dobra. Bagieta Capella, no to będzie cudowna walka. To no wiem, powiem ci tak, lubię jednego i drugiego, ale bardziej znam Jasia, więc Jaś. Jasia, dobra. Tak. Wielki Ból Lupa. Kategoria super mega ciężka. Podoba mi się cios u Lupy, więc wiem, że nie jest faworytem, ale jednak wiesz, nie będę przecież samych faworytów wybierała. No to teraz Hunter i Polish Machine. Chyba Hunter jednak. Polish Machine nie pamiętam. Huntera widziałam kiedyś na Gromdzie i wygrał ze dwie walki. No i cios i Magical młody. Przypominam, że cios to jest ten, który przegrał z Cichym, a ja wygrałem z Cichym, a ja się nie umiem bić. Okej. Ale cios jest fajny, To parę razy z nim gadałam. Miły chłopak, więc niech będzie cios. Okej, stawiasz na niego. Dobra, mamy tylko dam kasy moje, nie stawiaj, bo te... A właśnie miałem cię prosić, dałabyś moje... numer karty. Te moje strzały są takie, że niezły kurs z tego wyjdzie. Słuchaj, ja to obstawiam, generalnie mogę się podzielić. Jak się przemnoży, to pewnie już ze 25 wyszło, co? Jak nie więcej. No powiem ci, czekaj, powiem ci kupon. Boże, tylko teraz który? Ja z każdym stawiam i... No będziemy bogaci. Dobrze. Będziecie stać na pewno. Nie mam nic przeciw. No właśnie, tu nam to taki to reporter, że siedzi tu publiczność, podpowiada, tylko powtarza. Telefon do przyjaciela do mnie. A powiedz, a na tej randce też ktoś cię zastąpi? Mam nadzieję. Musimy kończyć. Dobre pytanie, to ja jestem. Tak, masz rację, Łukaszek. No właśnie, tu nam to taki to reporter, że siedzi tu publiczność, podpowiada, tylko powtarza. Telefon do przyjaciela do mnie. A powiedz, a na tej randce też ktoś cię zastąpi? Mam nadzieję.
Musimy kończyć. Kasia czeka w aucie. Ja się martwię o Kasię. Wywołujesz u mnie kaszel. Bo ja wiesz co, to pytanie, takie, ale to jest dobre, bo to pytanie moje było, po co ci te friki tak trochę, ale tak. To dobrze Łukasz powiedział, że właśnie zwłaszcza w Prime, a nie friki. Dobrze, no my stare friki jesteśmy. Mm. Kojarzą się z tą patologią i tam faktycznie może się coś takiego stać, czy odjebać, mówiąc kolokwialnie, że chodzi mi o to, że wiesz, jak influencer idzie do frików, no to on, niestety my nie mamy najlepszej opinii w ogóle influencerzy, tak. Ale ty jednak masz tą całą karierę sportową, masz ten pas, reprezentowałaś nasz kraj w rugby i tak dalej, i tak dalej. Ta cała twoja kariera sportowa jest, wiesz, to długa i no, tam są duże sukcesy. I czy właśnie przez te friki na końcu nie będzie tak, że ludzie zapamiętają cię z czegoś, co się odpierdolę? Ja nie mówię to, że zawalczyłaś na Prime, ale jak na konferencji coś stanie się, a ty będziesz siedziała na tym panelu, a na Prime się dzieją różne rzeczy, które idą w świat, czy później nie będzie, że ta piątkowska, ten sportowiec, tylko właśnie ta, która się utaplała w tym? Czy tego może się nie być. Boisz? Może tak być, ale powiem ci, nie przeszkadza mi to. Ja siedzę akurat w takim bardzo małym gronie. Nie jestem osobą, która ma 100 znajomych, tylko tak powiedzmy małą swoją grupkę i nie bardzo patrzę na to, co poza tym. I co chciałam zapytać, bo właśnie wiesz, już się któryś raz spotykam z czymś takim, bo ja tak za bardzo, znaczy śledzę te friki, ale nie tak bardzo jak niektórzy. I chciałam zapytać, czy Prime jest w jakiś sposób gorszy od na przykład, nie wiem, Fejmu, chodzi mi o konferencję, o to, co się dzieje, bo tak już któraś osoba mi mówi, no bo Prime to, Prime tam to, a wydaje mi się, że tam jest to samo, co na każdej innej gali frikowej. Wiesz co, i trochę masz rację i trochę nie. Trochę dla nich łatka przygnęła, im ciężko od tej łatki odejść, to jest fakt, ale no tam jest, uważam, wiesz co, to, że jest jakaś tam przemoc, to, że jest wyzywanie się, to było wszędzie. Troszeczkę Fame i Heilig jeszcze jak był, trochę to ukrócili, oddali oświadczenia, że nie chcą tego języka, tego kryminogennego przenosić czy kibicowskiego. Prime jakby się do tego nie przyłączył, więc nie wydał tego oświadczenia, bo to było wspólne Fame'u i Heiligu. Więc to już było, że a, to jednak Prime pozwala. Ale te rzeczy działy się wszędzie. Aczkolwiek tu takie rzeczy patologiczne, no wiesz, wzięcie teraz Magikala, który wiadomo, co tam się teraz dzieje, ci porwali tą dziewczynę, wzięli z patologii, coś tam. Ale takie rzeczy typu upicie się, na przykład Dominiki Rybak, która ledwo co mówiła, bo jej tak dolewali, już tam były, dolewali im wino, ona już później ledwo co mówiła. No i wiesz, kamerzysta, który ma bardzo, bardzo złą sławę, który jest uważany za po prostu złego człowieka, który ludzi krzywdził w internecie. Zbieranie tych osób, no właśnie jest taka ta łatka. Ja moim zdaniem, ja ten Prime, nie wiem, czy go lubię, czy nie lubię, ale moim zdaniem on też jest potrzebny. Ja nie jestem, wiesz, orędownikiem, żeby go zamknąć, to jest patologia. Jak on ma tam swoich jakieś tam grono odbiorców, nie go oglądają, może to troszeczkę jakoś tam ugrzecznić, wyznaczyć te granice, ale nie jestem, żeby go tam zamykać, ale moim zdaniem ty, jak tam siedzisz, się wypowiadasz, to jest bardzo duży rozdźwięk, rozstrzał, oczywiście im plus dla ciebie, bo jesteś bardzo inteligentną osobą, jesteś kobietą z bardzo fajnym poczuciem humoru, dystansem do siebie. I jak się ciebie tam ogląda, no ale to nie czułaś takiego też dysonansu, dyskomfortu, jak ta cała reszta gadała. I ty, dzień dobry, panie, Ewa Piątkowska. Wiesz, no to, strony, to jest ten mi... Ewa Piątkowska, TVP. Nawet sam Casio ma taką też manierę mówienia, że tam Tak. On jest inteligentnym gościem, ale no tam takie trochę zono i ty taka... No to jest ten minus frików, oczywiście, że... Trafiając tam, czułam się trochę dziwnie i na tych konferencjach czasami myślę, Matko Boska, co ja tu robię. Ale wiesz, wszystko ma swoje plusy i minusy. Taką drogę wybrałam i myślę, że po prostu ci, którzy to oglądają, nie mają nic przeciwko temu, bo jednak sami to oglądają. Natomiast ta cała reszta, która miałaby się tym oburzać, w ogóle się w tym nie tapla i nie ogląda tego. Ja na przykład nigdy nie oglądałam gali freakfightowej na żywo. Później oczywiście... Jeszcze? Byłam, znaczy, w sensie, mówię, że w internecie, że okay. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby sobie w telefonie odpalić, siedząc w domu. Po prostu mnie to nie interesuje i wiem, że ci ludzie, którzy to odpalają, nie będą się bulwersowali tym, że tam jestem, bo to jest, wiesz, ich rozrywka, prawda, ich rodzaj rozrywki. Natomiast ludzie tacy jak ja... Po prostu tego nie odpalają i oni nawet nie będą wiedzieli, w czym biorę udział. Ale ciekawe to jest. Ludzie tacy jak ja tego nie oglądają, a jakby ludzie tacy jak ty biorą w tym udział. Bo ty no, to jest ciekawe. Słuchajcie, no jakoś trzeba zarabiać, a jednak bicie się jest dla mnie takim najprzyjemniejszym sposobem. Ogólnie sport, prawda? Nie mówię, że musiałyby to być sporty walki, ale powiedzmy, że to jeszcze mogę robić w tym wieku. Wiadomo, że tenisistką już nie zostanę i będę, chcąc być sportowcem, muszę tam na pewne rzeczy się godzić. O, widzisz, i tyle. To jest cena, jaką płacę. To bardzo szczere, bo tu ludzie się czasami biją jak piskosz, a to jest bardzo fajna odpowiedź, że po prostu no,
wchodzisz w to, co ci proponują, przyjmujesz ich warunki, po prostu chcesz kontynuować swoją karierę sportowca i pewnie, czyli jakbyś chciała, jakbyś mogła, to byś pewnie to zmieniła i zrobiła z tych konferencji panów w garniturach i panie może nie w aż tak, może nie aż tak, bo fajnie rzeczywiście było to takie odświeżające, że te konferencje są śmieszne, bo właśnie jest, z kim sparujesz, z tym i z tym, czy jesteś w formie, tak, jestem w formie. No, i wiesz, takich konferencji nie chcę, to nie, bo to w ogóle nie ma po co robić. KSW robi takiego. Takie i one tak. Są takie, no właśnie, nikogo nie zachęcisz do kupienia walki, kupienia gali taką konferencją, więc ja bym zrobiła je na śmiesznie, żeby było coś ciekawego, ale nie na przykład, że wpada ktoś z publiczności i nagle zaczyna tłuc zawodnika. No to już jest za dużo. Alkoholu też bym nie podawała na konferencjach, tym bardziej jak to było, nie wiem, ze dwa dni przed galą. No pewne rzeczy bym wyrzuciła, ale to nie ja tam rządzę. No tak, a ty, bo ty właśnie, ja nie powiedziałem, że ty już masz jedną walkę. W MMA? No w Afrikach. No mam jedną walkę z Anną Andrzejewską, która tam ostatnio odpaliła się, że chce rewanżu, więc jeśli chce, to spoko, bardzo chętnie. To było też w Prime, tak? Tak, ona podobno sporo schudła, ja niestety trochę poszłam w górę, ale to wina świąt, drugich świąt i wakacji. Nie, dopiero zacznę, skoro polecasz. Poznasz po głosie, jak to się zacznie dziać. Lekki zarost tutaj. Ewa Piotrkowska, kierowniku Dwiedyszki. Z takiego źródełka. I wtedy dalej będziesz chciał randkować? No jasne, że to tym bardziej! Co jest fajnego w tak ideał? To właśnie racja, fajny taki jakiś, tak, wiesz, coś musi coś być, innego. Coś z brodą. No ale jak ktoś ma tą brodą, to jeszcze w cyrku druga. Pisałeś mi, żebym ogoliła nogi. Nie, ty zapytałaś, czy masz ogolić. A no, powiedziałeś, że tak. No, ale powiedziałeś, że są pewnie niedociągnięcia, ale są, właśnie mi to nie przeszkadza. Dwa krzaki też zauważyłam w samochodzie, jak słońce zaświeciło. Jakby były idealne, to też nie jest to. Ale jak poszłam do ciebie do łazienki, to znalazłam jakąś maszynkę i machnęłam. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Absolutnie. To jest akurat moja maszynka do dołu, więc spoko. Aha. Taki stracik do buzi do dołu. To była maszynka do dołu. Wracając do tej walki, to ty ją wygrałaś i tam były pełen dystans. Taki decyzja sędziów. Tak, pełen dystans, bez problemu. Trochę to wyglądało jak walka bokserska, bo tam Ania próbowała obalić parę razy. Ale nie była bokserką. Ona wiesz co, ona miała jakieś walki amatorskie. Ale ona ogólnie... Później tak, ogólnie fitness, głównie kulturystyka, fitness, nie wiem, które z tych, ale któreś z tych. Mhm. Ale jakieś tam walki w boksie miała, no i nasza walka wyglądała tak, że to była tylko stójka, bo te próby obaleń wybroniłam. Nie kopała, więc dla mnie to było całkiem wygodne. Z drugiej strony ona była bardzo defensywna, taka zamknięta, więc też nie było czegoś takiego jak wymiany. A wymiany są fajne, bo właśnie w wymianie można najmocniej trafić. A wiesz, jak ktoś cały czas się chowa pod siatką i tego, to tak też nie za bardzo pokażesz pełnię możliwości. Więc jeśli byśmy jeszcze raz walczyły, to fajnie, jakby ona to inaczej rozwiązała. Ja też bym coś inaczej zrobiła. Dlatego jestem otwarta, jak coś. To był boks? Czy to było MMA, normalne MMA, tak, tylko akurat nie udało jej się obalić, a ja wiadomo, jako pięściarka wolałam to zrobić w stójce. To jeszcze powiedz, czego Tygrysica? Tygrysica, dlatego że grałam w drużynie między innymi Tygrysicy. Nie te pręgi na nogach, a to po galerii. Nie, to po tej twojej maszynce do dołu. Właśnie, sorry, ja nie chciałabym zobaczyć, jak twój dół wygląda, jak to mi takie blizny zostawił. Słuchaj, może zobaczysz. I cóż to ja, że zaczęłam grać właśnie w rugby w Warszawie, później przeniosłam się do Tygrysic Sochaczew. Mieszkając ciągle w Warszawie, nie to, że się przeprowadziłam do Sochaczewa, ale tam grałam. No i jak w trakcie właśnie tej mojej kariery rugbowej podpisałam kontrakt na pierwszą walkę bokserską i moja drużyna przyjechała i kiedy zapowiadacz, anonser zapytał mnie, jak mnie przedstawić, to powiedziałam, że Tygrysica, weź, żeby tam wiesz, wszystkie się dziewczyny cieszyły, kibicowały i tyle. No i tak zostało. I jesteś Tygrysicą do dziś. No powiedzmy, w MMA już tak często się tego nie używa, ale w boksie byłam. No masz, jak gdzieś tam są twoje walki, to właśnie jest Ewa Tygrysica. Tygrysica, tak, więc, tak. Więc no to dobra, już nie będziemy chyba męczyć tej Kasi w samochodzie, a podejrzewam, że i tak już ona chyba się... Wiesz? No to dobra, to gadajmy. Nie, to luz. Ale wiesz co, to nie mam walki. Uciekła mi jedna walka. No w sumie, to chodźmy ureanimować. To wiesz, to chodźmy, uratujmy Kasię. Przyjmujemy za chwilę, jak wniesiemy tu zwłoki. Tak, kto robi jej usta? Publiczność. My się zajmiemy sobą. To musisz odpalić kamery od razu, jedną skierowaną w was, drugą na nas. I lecimy ze streamem. To od będzie razu. Dobry stream. Ale będzie donate'ów. No właśnie, a są u ciebie donate'y? Znaczy... Bo ja wiesz, jako stara baba nawet nie wiedziałam, do kogo jadę.
Tam Kasia mi coś, znaczy, Kasia mi powiedziała w samochodzie, Kasia powiedziała, wiesz co, wystarczy, że będziesz przytakiwać, bo on sam sobie odpowie na wszystkie pytania. Tak trochę jest. Kasia mi wczoraj, co rozmawiałem z nim, nie wczoraj, przez wczoraj mi powiedział, że w sumie, ja zadałem mu takie rozbudowane pytanie, on w sumie mówi, ty już sobie odpowiedział, już sobie odpowiedziałeś, mówi, daj mi, ty, ja ci może odpowiem, bo ty zadałeś, odpowiedziałeś, i on tak się jeździ, mówi, to już po wszystkim, nie? No tak mam, wiesz. Fajnie, myślę, fajnie, wiesz, ktoś musi. Więc... Ktoś musi gadać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Idziemy tą Kasię ratować, bo jeszcze jej muszę udzielić wywiadu. I tak, macie, tym... ona gdzieś tam bierze od wszystkich, a ty co będziesz robić? No chyba pojadę z nią, bo wiesz, bo ja tu jestem niesamochodowa w tym Krakowie, a potem jeszcze nagrywamy wieczorem ten program, więc cały dzień mamy pracowity. Poza tym porozmawiam sobie z Tomkiem Sararą i ona jeszcze chyba jedzie do tego, do Tańculi. Tak. Tak, nie znam ich dobrze, więc zapoznamy się. Tomka nie znasz? A no, powiem no, raz komentowaliśmy galę Marcina Najmana. W sensie nie to, że tam siedzieliśmy przy oktagonie, tylko jak było studio, to siedzieliśmy w studiu i wygląda na fajnego chłopaka. Ale tak, żeby prywatnie pogadać, to nie, to jeszcze nie mieliśmy to okazji. Widzisz, ile osób dzisiaj poznamy? No tak, znaczy poznasz, bo ona... I poznasz, każda bo kolejna się... osoba będzie fajniejsza. To zdecydowanie. Tak się sobie ułożymy dzień, nie? Dobra, no to już naprawdę musimy kończyć. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, zostaw kamerę włączoną. Zaczynamy. Masz może jakiegoś drinka? Mam od razu, żeby poszło lepiej. Co? Naprawdę? No. Ale to ty jest jeszcze to ja. Się z drinkiem. A ty jest jeszcze ja. Na pół. Tak jak tabletka, no tak, jak w tym. Tak. Jak w Zakochany Kundel, tak we dwoje tabletkę. To montażysto nie dawaj do odcinka. Dlaczego? To właśnie to, nie, to będzie, daj na zajawkę. Bo będzie. Niech czekają, coś się wydarzy. Żartuj. Nie, no to mogą. Nie, tabletka. Nie. O Boże, nie żartujemy, bo to było na serio. A Jezu, czemu ja zawsze muszę zachorować przed walką? Ale to akurat ale znowu... jeszcze nie jest. Nie, teraz to takie jakaś zwykła infekcja. Ale przed tą Andrzejewską już tam leczyłam się, czym miałam. I już był tydzień walki i idę do lekarza, bo to tylko się pogarszało. I baba mówi, o pani musi wziąć antybiotyk. Ja mówię, no gdzie antybiotyk? Ja muszę być na sobotę, tego, w pełni formy. A no jak pani nie weźmie, to pani w ogóle nie wystąpi. Ja mówię, dobra, to daj. I wiesz, wziąłem, ale tak strasznie mnie nie osłabił. Chyba jakieś no bo antybiotyk jeszcze raz leczy, ale on bo na tak, początku osłabia, nie? Bo czasami, to powiem ci, po antybiotyku to w ogóle mi się nie chce wstać z łóżka. A ty jesteś taka chorowita? Jestem, wiesz. Bo tam, wiesz, mam kłopoty z tarczycą i to osłabia jednak odporność, plus, wiesz, te treningi, plus na sali jest zawsze 20 osób, wszystkim przybijesz piątkę, ktoś tam, wiesz, kasznie, chuchają, to wszyscy, tak, plują na ciebie i ten pot, tarzasz się w tym źle. Wiesz, jak jest. Jaja na czole. Czekaj, to mówisz o walce z Andrzejewską, ty miałaś, a to, co ja mówiłem, co ten piękny utwór zaśpiewałaś, w dużym cudzysłowie mówię piękny utwór, o, bardzo dużym. To był boks. To był boks, fajne... ale tam też byłaś chora, tak, o to mi chodzi. Tak, no bo mówię, kilka ostatnich walk tak mam, że łapię chorobę, bo tam była taka sytuacja, że jej promotor, tej dziewczyny, ona była kickbokserką i walczyła też w MMA. Ogólnie walczyła całe życie, ale mam nie mam nadzieję, że masz włączone kamery. To się dopiero teraz nie, zaczyna. Nie. Tylko on stwierdził, że ja już jestem stara i ona się na mnie wybije, więc namówił nic, mnie, żeby... Nic wynalazł, czego nie powiedział. No i wiesz, i tak, no i wygrałam, więc tam trochę się mnie, powiedzmy, przepłacili za tę walkę, bo to była zwykła sześciorundówka. Okej. Okay. Wiesz, pieniądze dobre, bo to miały być takie pieniądze za moją porażkę niby na koniec kariery. Aha, ale wywalczyłam, dlatego się tak cieszyłam, bo wiesz, że mimo, okay, że ja naprawdę zdychałam już, o Jezu, myślałam, że umrę w tym ringu. A udało mi się wygrać, no i stąd ten śpiew. Ty miałaś, wiesz co, po zakończeniu było takie wrażenie, jakbyś strasznie sucho mówiłaś i nie mogłaś, on mm-hmm. też, ja aż tak miałem, wiesz, wrażenie, że podaj ci, kurwa, szklankę wody i dopiero z nią, chłopie, gadaj. Tak, tak, a ty tak, ledwo tak się, wiesz, wysłuchałaś, a ten cię jeszcze tam chciał go za język, nie? Ty... Wykończona byłaś, no? Tak się ma po... No to przynieś to, a nie tylko gadasz. Dobra. A czekaj, zadzwońmy do Kasi, bo ona biedna tam. A? Co? Jaki? Nie wiem, ktoś chce, żebym załatwiła kod rabatowy do lotu. Ja w locie nie siedzę. Lotnisko tak, ale nie lot. Lotnisko tak? A co ty tak, masz? Tak, tak, tak. Po Misiewiczu zarządzasz? Nie, jeszcze przed właśnie. Ja pracowałam na lotnisku jeszcze przed Misiewiczem. Pracowałaś na lotnisku? Mhm. Byłam koordynatorem lotów i teraz właśnie mam propozycję pracy na lotnisku, ale już w PR-ze. I to jest całkiem fajna propozycja, ale jednak, wiesz, chodzenie do roboty codziennie, to nie jest to, co lubię, dlatego jeszcze siedzę w tych flikach, dopóki mogę. A bo ty nie robisz nic zawodowo oprócz tego, nie?
Nie, teraz no nie. No i bardzo dobrze. Kasiaka. Cyk. Dobra, Kasiaka. Kaja Krzysztof. No, wchodź. Biały na końcu drogi. Pan, musiałabym znać nazwisko. Sieracka. Flaszkę niech weźmie. Czy klatką może wejść? No klatką, a no, czym klatką, ona chce wejść? Klatką, to przed balkonami? Balkonami. 07. 07. Bociana. Bociana 07. Bociana. Ja sok mam. Sok mam. A to muszę mieć gwarancję, że w tych mokasynach wyrwę jakąś fajną dupę. Bo szukam już 2 lata, znaleźć nie mogę. O. Dobra, pa. Jakiegoś dziś uczulenia dostałam, słuchajcie, jeszcze tak jak nie jestem uczuleniowa, tak tu mam jakąś wysypkę. Na tej maszynce mam. Nie, Kasia mnie tu dotknęła, jak jechałyśmy coś tam. Ja mówię, że przytyłam, a ona, o, no rzeczywiście coś tu widać. I kurde, przysięgam, tutaj mam jakieś, no wysypkę. Wiesz co, ja na odległość ten wywiad z nią zrobię. Może daj mi tą maskę, Ronaldo. No. Nie, jest, o, czekajcie, założę, zobaczymy, czy się przestraszy. Nic nie widziała. Ładny chłopak. Ładny i powiem ci, że właśnie taki bardzo zmotywowany, trochę dla mnie taki za bardzo trochę emocjonalny z tymi płaczami tym, no ale tak ma i jego prawo, ale wiesz, fajnie, też od zera i napierdala na latach. Tak. No, chłopak to już taki nie jest chłopak, on już trochę ma. On tak, prawie no, tyle co ja, rok młodszy ode mnie. No. Tak? Mhm. Aż taki stary? No, on jest 8'5". Powiedział chłop 7'7". Kurde, ja jeszcze chodzisz bez balkonika. No, znaczy nie wiesz co, tak jeszcze, ale dzisiaj jest akurat takie ciśnienie, że bez balkonika. Nie kręci mnie w stawach. Ciśnienie. Tak normalnie to z balkonikiem już, nie? Tu do żabki sobie. A masz już jakieś takie problemy starcze? Wszystkie, a, tak, których nie mam. Nie, no właśnie nie. Właśnie nie? To jest najciekawsze, że nie. No. Ja się badam dość regularnie i tak... Tak mocno, znaczy wiesz, z krwi to sobie robię tak, aż się panie tam pukają w diagnostyce w głowę, czego aż tyle, ale robię sobie taki przegląd i ostatnio nawet byłem USG, mu takiego, no tam, co ona chce? Kasia. Mówiłem, żeby jej nie zapraszać. No. Może pan rozpoznaje po głosie, że no ja nie dzwonię tak naprawdę po całą grę, tylko kupuję ją po to, że tam są banknoty. Ja się zajmuję osobiście, produkowaniem pieniędzy. I to jest taki podkład po zrobienie polskiego 100 złotówki. Da się normalnie z tego wyczarować pieniądze, wie pan? Nie udało. Daj spokój. A komu się... Mówiłem, żebyś inaczej wychowywała. Mówiłam 3 buldożki, a nie bachory. No, woziłaś daj do dziadków, spokój. Teraz masz. Chyba masz nie umie do klatki trafić. Masz rację z tym, że nie masz dzieci. O kurde, powiem ci, że... No i bardzo dobrze, że masz takie podejście, także ułoży nam się. No, naprawdę. Utrapienie. Ale jakby się trafił Cristiano i później kasę z niego mieć? No ale to taki, wiesz, 1 na 1 000 000. No kurwa, widzisz dziecko. Klatka wygląda tak, że są takie drzwi. Prostokąt taki. Nie przeprowadzaliśmy się w trakcie. Tracisz zasięg. Nie słyszycie, bo coś pada. Ale to ty dzwonisz. O, jesteś? Dlaczego nie słyszymy domofonu? Czy ty idziesz po schodach? Na 5. piętro? Ochujała? Jesteś w windzie? O, jest, aleluja. A po co przyniosłaś kamerę, jak tu są? Jezus, Krystiano! Krystiano, to ty! Ale widzisz? Ale mamy teraz, powiem ci, teraz są na nim branie. Teraz tak, no. To będzie na markę. Bom dia. Znowu baba z chłopem. Jak tam? Dobrze. Zapowiadało się dobrze, a skończyło się na niczym. A ja nogi goliłam. Ma uczulenie od ciebie. No. Ja od niej tak samo. No to pokaż, bo ja mam wysypkę normalnie. No, proszę bardzo. A nie miewam wysypek. W kontakcie ze mną... Zazwyczaj. Zazwyczaj. Ja bym mnie pogryzła, widzisz? A, to ty... Mogę się na mnie nieźle. No widzisz, to mówiłam ci, kurde, że jednak powinnam pociągnąć. Kończymy wywiad. Do widzenia państwu. Najlepsze wydarzyło się off camera. Liczyłam na więcej.